I witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o Antku Królikowskim, który trochę można powiedzieć przykróliczył, o tym co papież Franciszek ma do powiedzenia na temat winnych wojny w Ukrainie, w ogóle będzie trochę o potyczkach wiernych z duchownymi, będzie też o dawno niewidzianym raperze, który naprawdę dobrze korzysta z uroków sławy. Nim jednak zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu kanału, bo jak nie będziecie subskrybować, to się wścieknę do cholery jasnej! A zaczynamy od paru słów ode mnie. Program Witam stworzyłem, żeby informować Państwa o dziwnych wydarzeniach, no niekiedy absurdalnych, a nawet gdy mówię o osobach, które znamy, czy o sytuacjach, o których wszyscy prawdopodobnie wiemy, no to staram się podejść do nich z troszeczkę innej strony. Moim marzeniem było mówić o takich głupotach z całego świata, jak 14-letnia batalia sądowa o zbyt głośną spłuczkę w kiberku, o kościele pod wezwaniem świętego BDS-a, czy o wielkim iście hollywoodzkim napisie Malbork w Malborku, gdzie z powodu braku miejsca i pieniędzy trzeba było ściaśnić i wyszło zero. Takie tematy naprawdę kocham. Wspaniale jest szukać przed każdym nagraniem newsów na zasadzie, co tam znowu głupiego ci ludzie do cholery wymyślili. Niestety albo stety, szanowni państwo, ostatnio w naszym kraju kumulacja absurdalnych sytuacji idiotów skupia się wokół różnego rodzaju gal MMA, które ze sportem nie mają wiele wspólnego. Dobrze jest, jak uczestnicy mają sporo obserwujących, wyrok na koncie, albo chociaż na ring wychodzą pijani. Ja tak troszeczkę staram się pomijać ten temat, chociaż prawdą jest, że jest wyjątkowo nośny. Parę razy wspomniałem co prawda o panu Najmanie, który zawodowo jest tym przegrywającym i o jego gali, ale tak generalnie staram się unikać tematu, bo to nie jest ten poziom absurdu, czy ten poziom wiadomości, o której chcę mówić. Wyświetlenia wiadomo, wyświetleniami, ale witam, wolimy jak Sum zatyka kanalizację w całym mieście, czy jak w niemieckiej Żytawie ktoś kradnie całą drogę i wyjątkowo nie są to Polacy. Dziś jednak, szanowni państwo, mimo tego przydługiego wstępu, z którego być może nic nie wynika, a może coś jednak wynika, zaczynamy od pana Antka Królikowskiego i jego gali MMA, który jest włodarzem, a w trakcie której ma dojść do starcia między sobowtórem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i sobowtóra ruskiego zbrodniarza Putina. Dochód z tej walki ma zostać przeznaczony na pomoc Ukrainie i muszę przyznać, że na swój pokrętny sposób być może mój imiennik właśnie przebił pana Marcina Najmana i jego budowanie gali na Pruszkowie. I choć w zasadzie wydawało się to prawie niemożliwe, to jednak od spodu zapukał Antek Królikowski i pokazał, gdzie leży teraz prawdziwe, świeże g***. Szanowni państwo, po tym jak kilka dni temu Królikowski na konferencji promującej nową federację ogłosił walkę fejkowego Zełenskiego z fejkowym Putinem, wylała się na niego, zresztą słusznie, straszliwa fala, nazwijmy to delikatnie, cierpkich słów. Informacja o frikwalce przedostała się nawet za granicę i równie cierpko skomentował je brytyjski Daily Mirror. W końcu, podobnie jak w przypadku gali Najmana, okazało się, że miasto, w którym miała zostać zorganizowana gala, no niespecjalnie ma na to ochotę i prezydent Opola absolutnie nie widzi szans na to widowisko w jego mieście. Nie ma mojej zgody na galę MMA, której elementem miałaby być walka pomiędzy sobowtórami prezydenta Zełenskiego i Putina. Opole, jak i cała Polska, pomaga uchodźcom i walczącym Ukraińcom. Będziemy robić to dalej. Organizatorzy tej pseudogali nie uprzedzali miasta o tak paskudnych pomysłach na promocję swojego wydarzenia. Dlatego zapewniam, że na pewno im na to nie pozwolimy. Okazuje się jednak, że mimo wielu próśb ze strony znajomych oraz fanów, mimo krajowego oraz zagranicznego oburzenia i mimo tego, że pan Kamil Glik oświadczył, wszem i wobec, oficjalnie, że na pana Antka wymiotuje i siusia, to pan Królikowski nie zamierzał zmieniać swoich planów. Zdejm ten kapelusz. Jesteś playboyem. Masz konsumpcyjny stosunek do życia. Żal mi ciebie. Nie zdejmę kapelusza. Jak wielu artystów z całego świata, i ja chciałem wesprzeć wschodnich przyjaciół, wykorzystując najlepiej możliwości, jakie mam. Bardzo mi przykro, że projekt został tak oceniony i wzbudził tyle trudnych emocji, a pojawiający się hejt utrudnia nam ten artystyczny przekaz. Mimo to, zależy mi, aby dać mu wyraz i zrealizować cel, którym jest pomoc obywatelom Ukrainy. W związku z tym, przyspieszamy naszą inicjatywę. Będziecie mogli ją zobaczyć już najbliższą sobotę podczas drugiej konferencji. Po czym dodał coś o tym, że tam dzięki kontrowersjom są najlepsze zasięgi i finanse. I szanowni państwo, tu muszę przyznać, że stało się coś w miarę sensownego w tej całej
całej historii. Otóż pan Antoni następnego dnia czy w nocy oświadczył, że rezygnuje ze współpracy z Federacją. Przemyślał sprawę i stwierdził, że promowanie gali skojarzeniami z wojną było złą drogą. Aktor dodaje, że ostatnie miesiące były dla niego ciężkie i że musi zrobić sobie przerwę od internetu, bo ma dla kogo żyć. W życie prywatne pan Antka nie będziemy się witam zagłębiać, choć słyszałem, że nie jest kolorowo, ale muszę przyznać, że no najważniejsze, że ta historia się tak kończy i aktor poszedł w ostatnim, bo ostatnim momencie po rozum do głowy, ale jednak, no poszedł. Teraz, żeby zatrzeć złe wrażenie, można by na przykład zorganizować walkę między Królikowskim a Neymanem, a cały dochód przeznaczyć na pomoc Ukrainie, może, nie wiem, na gołe pięści, a może na głupie pomysły, nie wiem, coś tam można by wymyślić. Szanowni Państwo, teraz przenosimy się trochę do nieba, trochę do Stolicy Apostolskiej, a trochę sobie pochodzimy po różnych parafiach i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Pi, pi, pi. Przepraszam. Od dłuższego czasu, Szanowni Państwo, cały świat przygląda się, co na temat wojny w Ukrainie ma do powiedzenia głowa Kościoła katolickiego, czyli no, aktualnie papież Franciszek. Otóż papież od paru tygodni całkiem udanie drybluje sobie słownie, tak aby przypadkiem nie powiedzieć oficjalnie, że to Rosja jest agresorem. Teraz jednak wydaje się, że w swoim dryblingu trochę się wręcz zagalopował. Nie wiem jak to... Patataj. Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych. Napawa mnie bólem to, co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni. I rzeczywiście, no nie trudno dojść do wniosku, że tak jak już kiedyś wspominałem w innym odcinku, i Amerykanie, i kraje europejskie są po trochu winne tej wojnie. W końcu od lat wszyscy się troszeczkę z Rosją układają, ale jednak wypadałoby, żeby człowiek, który stoi na straży moralności katolickiej, potrafił powiedzieć na głos, kto kogo najechał i żeby potrafił bardzo wyraźnie nazwać zło złem, a dobro dobrem. Przepraszam, że tak macham rękoma, ale jakoś tak dzisiaj siubidubi. Ale jaka głowa, taka dupa. I na samym dnie 27 marca, szanowni Państwo, w miejscowości Stanisław Dolny, w trakcie rekolekcyjnej mszy, wierni oburzeni słowami księdza Jacka Styńca opuścili świątynię. Okazuje się, że ksiądz w kazaniu propagował nieprawdziwe informacje dotyczące wojny w Ukrainie, ale i nie tylko. Podczas niedzielnej mszy parafianie usłyszeli m.in., że wojna w Ukrainie została wywołana przez USA. Polskie kobiety powinny uważać na Ukrainki, ponieważ zaraz zaczną uwodzić i odbijać im mężów. Jezus kocha tylko ludzi wierzących, a także, że rodzice oddający dzieci do żłobków muszą liczyć się z tym, że sami zostaną kiedyś oddani do domów starców. W ogóle bardzo ciekawa teoria z tymi żłobkami. Co ciekawe, przełożeni księdza podziękowali parafianom za sygnalizowanie nadużyć i obiecali upomnieć zakonnika. No oni tak zawsze upomną, coś tam zachachmęcą, przeniosą i nagle się okazuje, że gdzieś indziej trzeba coś zachachmęcać i przenosić. Ale szanowni Państwo, nie tylko katolicy mają problem ze swoimi duchownymi. Jeden z duchownych rosyjskiej cerkwi prawosławnej w Ukrainie odmówił modlitwy za ukraińskich żołnierzy, co rozwścieczyło wiernych. Jednak ten postanowił, że jak już pokazał jeden pośladek, to pokaże i drugi. I zaproponował wspólną modlitwę za Putina. Tego było już za wiele i wierni popa po prostu pogonili. A teraz czas na szybkie wiadomości, które tymczasowo nazwałem newsikami. Jak macie jakiś lepszy pomysł na nazwę, to zachęcam. Zaczynamy od Gérarda Depardieu, który jakiś czas temu uciekł przed podatkami z rodzimej Francji do Rosji, gdzie zaprzyjaźnił się z ruskim zbrodniarzem Władimirem Putinem. Na swoje nieszczęście ostatnio miał czelność skrytykować działania przyjaciela, w związku z czym grozi mu konfiskata posiadłości. Dmitry Pieskow, rzecznik Kremla, zapowiedział, że chętnie wytłumaczy aktorowi, co dzieje się w Ukrainie i dlaczego ten jest w błędzie. Wydaje się zatem, że powoli, no a możemy się oswajać z myślą, że to koniec legendy francuskiego kina. Lublin. 41-letni Piotr P. ma dwie pasje: pomaganie ludziom oraz prowadzenie karetki, dlatego zdecydował się na pracę ratownika kierowcy karetki. Problem w tym, że nie ma uprawnień ani na prowadzenie karetki, ani na bycie ratownikiem, ani nawet nie ma prawa jazdy, a wszystkie dokumenty, które posiadał, były sfałszowane, w związku z czym ulubieniec przełożonych do niedawna usłyszał zarzuty i ma trafić na 10 miesięcy do więzienia. Można? Można. Najważniejsze to spełniać po prostu swoje marzenia. Chinom wciąż mało i właśnie ogłosili obniżenie wieku, w którym można wziąć ślub, licząc na to, że przybędzie dzieci. Opublikowane w 2021 roku wyniki spisu powszechnego wykazały, że w 2020 roku w Chinach urodziło się 12 milionów dzieci, najmniej od lat 60. XX wieku. Wstępne szacunki za rok 2021 wskazują natomiast na niewiele ponad 10 milionów urodzeń. Szanowni Państwo, przenosimy się do Polski, a tu postać, która wedle pewnych relacji zaczęła swoją karierę około 16 lat temu, a według innych relacji zaczęła 2 dni temu, kiedy otwierała słoik dżemu.
Pewna opolska legenda sceny wzięła się za pomaganie zwierzętom w ramach Fundacji Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt i aktualnie skupia się na pomocy przy zwierzętach z Ukrainy. Robi dobrą robotę, chwała mu za to. Jak twierdzi w jednym z wywiadów w Opolu, organizacji udało się już zebrać około 0,5 tony karmy dla zwierząt oraz wiele transporterów i Ale o kim mowa, szanowni państwo? Przed państwem opolski raper, legenda freestylu i wychowanych cyganów Lech Roch Pawlak. I teraz chwila dla tych, którzy kojarzą tego pana. Otóż niech sobie państwo wyobrażą, szanowni państwo, zupełnie przypadkiem byłem na koncercie pana Pawlaka jakieś 3 tygodnie temu. Pomyślałem sobie, no nie przegapię takiej okazji zobaczenia na żywo faceta, którego kiedyś teksty znałem na pamięć. Ważne jednak, że przed występem Lechu, bo już jesteśmy na ty, przeprowadził prelekcję o tym, jak traktować zwierzęta. Było to bardzo ciekawe i w sumie ważne, bo przyszło bardzo dużo młodych ludzi. Lechu był dla wszystkich bardzo miły, z każdym, kto chciał, pogadał, zrobił sobie zdjęcie, a później udowodnił, kto jest królem rapu na scenie i pozamiatał. I w związku z tym, jak bardzo szanuję tego człowieka i jak bardzo kocham zwierzaki, to proponuję państwu wesprzeć fundację, w ramach której Lechu działa i pomaga. Ale witam, przede wszystkim skupiamy się na pomocy najmłodszym potrzebującym z Ukrainy i kolejny raz zachęcam państwa do wsparcia funduszu UNICEF Polska, którzy dzięki zebranym pieniądzom pomogą znaleźć bezpieczne schronienia dla dzieci, pomoc psychologiczną, dostarczą również żywność oraz wodę najbardziej potrzebującym. Bardzo serdecznie państwa zachęcam do pomocy. Link do zbiórki na fundację, w ramach której działa Lech Roch Pawlak, aka Skorpion, oraz link do strony UNICEF-u zamieszczam w opisie tego filmu. Naprawdę warto pomagać. Ja pomagam na tyle, na ile mogę. Bardzo dobrze się z tym czuję. Państwu również polecam. I to już wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Bardzo państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Kto widział do końca, ten pisze, jeśli ma ochotę, oczywiście, że widział do końca. A jak zna Lecha Rocha Pawlaka, to pisze ulubiony cytat z Lecha Rocha Pawlaka. Teraz na zakończenie, jak zawsze, odpowiem na jedno pytanie zadane pod poprzednim odcinkiem i zachęcam do zadawania kolejnych. Dzisiejsze pytanie zadał albo pan, albo pani Artefakt 1990. Gdzie pieniądze są za las? No właśnie, gdzie one są, żeby was pierony ogniste, siarczyste, to was A teraz nie witam, a żegnam państwa bardzo, bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo serdecznie.